i składam wniosek nieformalny. Przepraszam, panie marszałku, ale mamy demokrację walczącą. Praworządność podnarowska od praworządności różni się tym, czym krzesło elektryczne od krzesła. Wyjeżdża do Putina, jest witany z otwartymi ramionami przez niego. Wnioski formalne w Sejmie praktycznie zawsze wzbudzają masę emocji. Posłowie i posłanki wykorzystują je bardzo często do tego, by wbić szpilę swoim przeciwnikom politycznym. To samo wydarzyło się podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przed blokiem głosowań. Marszałek Hołownia już od początku przeczuwał, że będzie się tego dnia działo, gdyż salę sejmową swoją obecnością zaszczycił Donald Tusk. Początek, wnioski formalne, żebyśmy to sprawnie przeszli. Na mównicę energicznie wszedł poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, który odkąd nie dostał się do Europarlamentu, jest dość bojowy w stosunku do Donalda Tuska. Berkowicz komentuje w zasadzie każdy wpis premiera w mediach społecznościowych, próbując w ten sposób zdobyć poklask wyborców. Dlatego nic dziwnego, że wykorzystał szansę, by skonfrontować premiera na żywo w Sejmie. Poseł Berkowicz postanowił wyśmiać słowa Tuska o demokracji walczącej. Donald Tusk powiedział ostatnio tak: musimy działać w kategoriach demokracji walczącej. Prawdopodobnie nieraz popełnimy błędy lub podejmiemy działania, które według niektórych autorytetów prawnych mogą być nie do końca zgodne z literą prawa. Ale powiedział też coś, co brzmi jak groźba powołująca się na silniejszego kolegę. Nie chciałbym, byśmy my w Polsce znaleźli się kiedykolwiek w takiej sytuacji, że siła zewnętrzna jest niezbędna, żeby gwarantować nasz ład konstytucyjny. Byłaby to tragedia. Ja dalej będę takie decyzje podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium pełnej praworządności. Konrad Berkowicz postanowił dogłębniej wyjaśnić sprawę i zadał pytanie bezpośrednio Donaldowi Tuskowi. Chciał wiedzieć, jakie państwo ściągnie nam na głowę premier, jeśli sytuacja w Polsce wymknie mu się spod kontroli. Mam więc pytanie do pana, panie premierze. Jaka to konkretnie siła zewnętrzna będzie panu pomagać łamać prawo w Polsce i będzie panu pomagać utrzymać mimo to władzę w Polsce? Konfederata w teatralny sposób domagał się też od Tuska, by podobnie jak w przypadku nominacji sędziowskiej, wycofał swój podpis z innego ważnego dokumentu. I składam wniosek nieformalny, przepraszam panie marszałku, ale mamy demokrację walczącą. Składam wniosek nieformalny w związku z otwartą deklaracją premiera o łamaniu praworządności, żeby Donald Tusk wycofał swoją kontrasygnatę pod własną kandydaturą na premiera Polski. Dziękuję bardzo. Marszałek Hołownia w swoim stylu skomentował wystąpienie posła Berkowicza, zwracając uwagę na to, że jego wniosek był nieformalny, przez co nie może poddać go pod głosowanie. Panie pośle, nie jestem pewien, czy pan premier, mówiąc o demokracji walczącej, miał na myśli walkę z regulaminem Sejmu, ale wniosek ten nie może zostać poddany pod głosowanie, ponieważ był nieformalny, jak pan słusznie zauważył. Podczas tego segmentu w Sejmie na mównicę wszedł także inny poseł Konfederacji, Przemysław Wipler. On jednak nie chciał atakować Donalda Tuska. Zgodnie z ostatnią linią Konfederacji skupił się na ministrze sprawiedliwości i prokuratorze generalnym Adamie Bodnarze. Wipler zwrócił się do opozycji, czyli PiSu, Kukiz 15 i Partii Razem o podpisanie wniosku o wotum nieufności dla Bodnara. Apeluję, żeby koledzy z Prawa i Sprawiedliwości i z innych klubów, którzy równie bardzo pozytywnie oceniają tą sprawiedliwość bodnarowską, praworządność bodnarowską, jak my, podpisali się pod wnioskiem Konfederacji o odwołanie pana ministra. Poseł Konfederacji zwrócił się także do marszałek Senatu, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, o wygaszenie mandatu senatorskiego Adamowi Bodnarowi. Według niego fakt, że jest on prokuratorem generalnym i senatorem, wprost łamie konstytucję. Apelujemy również, by przestała łamać prawo pani marszałek Senatu Kidawa-Błońska i żeby wygasiła mandat senatorowi, który, będąc prokuratorem generalnym, używa kompetencji prokuratorskich, więc łamie w sposób bezpośredni konstytucję. Wipler wyśmiał też sprawiedliwość, jaką chce wprowadzić Adam Bodnar. Dla nas praworządność bodnarowska od praworządności różni się tym, czym krzesło elektryczne od krzesła i trzeba zakończyć ten etap niesławny w polskim wymiarze sprawiedliwości. Czas na koniec, a wy, drodzy posłowie opozycji i nie tylko opozycji, podpiszcie nasz wniosek. Dziękuję.
Swój wniosek formalny złożył także Marcin Warchoł z Suwerennej Polski. Poseł z partii Zbigniewa Ziobry swoje wystąpienie zadedykował księdzu Michałowi Olszewskiemu, który w marcu został umieszczony w areszcie tymczasowym w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Prosimy o odroczenie posiedzenia do czasu wyjaśnienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości sprawy tortur, nieludzkiego i bestialskiego traktowania księdza Michała Olszewskiego i pań z Ministerstwa Sprawiedliwości. Poseł Warchoł domagał się wyjaśnienia tej sprawy. Chciał wyjaśnień także tego, jak to się stało, że rosyjski szpieg, Paweł Rubcow, został odesłany z niepożądaną wiedzą. Prosto w ręce Putina. Domagamy się wyjaśnienia, dlaczego ksiądz Michał Olszewski jest zagłodzony, wyniszczony, podczas gdy ruski agent Rubcow wyjeżdża do Putina, jest witany z otwartymi ramionami przez niego z wiedzą, którą udzieliliście mu z akt. Domagamy się wyjaśnienia tej skandalicznej sprawy. Marcin Warchoł zaprosił także wyborców na protest PiS pod tytułem Stop patowładzy. Jednocześnie chcieliśmy zaprotestować wobec łamania praw człowieka, godności człowieka pozbawionego w sposób bezprawny wolności i pań z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie zapraszamy jutro na 13:00 protest przeciwko patowładzy, protest w obronie wolności, demokracji i gwałconej bezczelnie godności człowieka. Protest, który już się odbył, nie wypadł zbyt dobrze dla PiS. Odbył się on w momencie, kiedy rozpoczęły się już powodzie na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim. Donald Tusk wtedy już aktywnie wyrażał troskę i działał, a PiS w tym czasie protestował. Jednak wizerunkowo sam protest nie był problemem, tylko bardziej to, jaką formę przybrał. Powtarzam to jeszcze raz. To jest formacja zewnętrzna. To nie jest formacja polska. To jest formacja, która reprezentuje obce interesy. I można, proszę Państwa, powiedzieć, że tu fakty są oczywiste. Agenda niemieckich interesów jest w tej chwili realizowana bezczelnie i bezwstydnie. Było też sporo okrzyków, a poseł Zbigniew Bogucki i europoseł Dominik Tarczyński zaśpiewali też przaśną piosenkę o Donaldzie Tusku. Donald ma tołku, ty będziesz siedział na dołku. 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 To wy, szanowni państwo, jesteście naszym głosem. A jak wy oceniacie sytuację? Czy słuszne są te protesty opozycji? Czy Konfederacji uda się odwołać Adama Bodnara? Napiszcie o tym w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.